tato z mamą i ciocią pojechali w gości. Prosiłam, żeby jeszcze przyszła do mnie kucharcia, ale ona powiedziała, że nie ma czasu, bo musi czyścić kaczki z knotów. Leżałam i myślałam o różnych rzeczach, ale najwięcej o sukience do komunii. O naszych sukienkach i welonach, jak będziemy szły, jak takie dwie księżniczki, co my w koronach i tiulach. Byłam trochę senna, ale nie spałam. Przysięgam ci na kości dziadka, że to nie był sen. Miałam oczy zamknięte. Usłyszałam, że ktoś porusza klamką, ale drzwi nikt nie otwierał. Czułam, że ktoś wszedł przez te zamknięte drzwi. Paulinko! Paulinko! Czy mnie słyszysz? Pewnie udajesz. Śpi sobie niedobra. Paulinko, odezwij się, błagam. Tak mi zimno. Cała trzęsę się jak listek osiki. Mogę ogrzać się przy tobie? Wiesz co? Śniło mi się, że wpadłam do studni. Wszędzie woda. Woda wlewa mi się wszystkimi otworami. Zobaczyłam twoją twarz nad studnią i nagle się obudziłam. Cała w potach, jak w zimnej wodzie. Lino, obudź się proszę, będę ci czytała. Umieram. Viviano, pożegnaj ode mnie ciocie, dziadka, kucharcie. Słoik z trucizną znajdziesz pod łóżkiem. Do zobaczenia w niebie, moja biedna Viviano. Ha! Tylko nie wpadnij do nacika! Sama zeżarła! Egoistka! Kiedyś umrzesz z przejedzenia na skręt kiszek. Mój kotku, moja laleczko, proszę cię, nie zasypiaj! Znów śpi! Wstrętna biała klucha, znów śpi, śpi i śpi. Jakie wstrętne włosy, wąsy pod pachami. Obudź się, mój królewicz, moja śpiąca królewno, proszę cię, obudź się. Bo ci odgryzę nosek. Oddaj mi mój nos! Oddaj mi mój nosek, zdechły robaczku! Pyszny nosek, Liny, słodziutki kartofelek. Masz brzuch pełen robaków. Cała jesteś nadziana lista. Jak śpisz, to wyłażą ci z nosa, z uszu, długie, białe jak makaron. Wyłażą ci z tyłka. Wstrętna, wstrętna, Lina, masz wszędzie włosy. Pod pachami i tam, pod brzuszkiem. No, pokaż wreszcie. No wiesz? Coś takiego? Prawda? Prawda? Poczytaj na głos, potem ja. Ej, ale daj scenariusz. Naprawdę umieram z głodu. Oj, nie umieram. O, moja Vi, moja jedyna. A łyżeczka? Czym będę jadła? Nigdy nie myślisz praktycznie. Możesz przecież buzią, albo... Włosy rosną u obydwu płci. Jakie to nudne z tymi włosami? Wszędzie włosy. W zupie, w grzebieniu, w nosie. Tylko nie u dziadka na głowie. Nudne jak Lukrecje. Czytaj w innym miejscu. Zanim Polinezyjczycy nawrócili się do chrześcijaństwa, mieli zazwyczaj w stojącej postawie trzymanie swych jąder obydwoma rękami, tak, że członek zwieszał się między palcami. Była to postawa dzikiego dandy. Co to jest dzikie dandy? Dzikie dandy to nazwa członka Polinezyjczyka przed nawróceniem do chrześcijaństwa. Jakiego członka? Polinezyjczyka. Niektóre zwierzęta są pozbawione moszny. Zauważył to już Pliniusz. Nie czytaj tego Pliniusza. O, tu będzie coś ciekawego. Wiel...
wielbląd. Nie wielbląd, tylko wielbłąd. Już o wielbłądzie było. To nie słuchaj, będę sobie czytała po cichu. Ale to ciekawe. Egoistka. Glistka. O, już dobrze, czytaj. Morska. To co, że morska? Krowa musi mieć wymię. Widocznie krowę morskiej się nie doi, więc niepotrzebne jej wymię. Wymię, wymię. Kucharki też się nie doi i też ma wymię. Nie wymię, tylko wymię. Nie znoszę, jak tak kaleczysz mu. Modrala, idiotka! Wymądrasz się tylko i patrzysz, jak bić szpileczkę. Ja? Szpileczkę? A co było z tym głupim szpicnaglem? Ja ci niby chciała szpicnaglem przykrość zrobić. Jakaś to podła, niby. Dobrze, poszukaj to już siebie, jakieś wymiączko znajdziesz. To ty masz cycki. Pewnie się nie ty. Glisty nie mają cycków. Nie wymię. Kucharki też się nie doi i też ma wymię. Nie wymię, tylko wymię. Nie znoszę, jak tak kaleczysz mowę. Modrala, idiotka, wymądrzesz się tylko i patrzysz, jak wbić szpileczkę. Ja? Szpileczkę? A co było z tym głupim szpicnagle? Ja ci chciałam niby szpicnagle przykrość zrobić. Jakaś ty podła, niby. Dobrze, poszukaj to już siebie jakiś wymiot. Przyrzekłam sobie. Przysięgałam na prochy naszej wspólnej mamki, że kiedyś w salonie na przyjęciu, albo przy tańcach, albo jak będzie muzyka i deklamacje, pierdnę jak parobek. A potem mogę iść do klasztoru albo skonać na miejscu, ale niech durnie zobaczą, że jestem takim samym człowiekiem jak wszyscy. A nie, goplaną z galarety i tęczy. Nie liczą się z naszymi uczuciami. Ciebie oddają za mąż, a mnie chcą wypchnąć z domu niby na jakieś kursa. Rozporządzają nami jak cielętami, kaczkami. Przecież my też jesteśmy ludzie. Niby z miłości do nas oddają nasze ciała pierwszemu z brzegu mężczyźnie, który prosi o naszą rękę. O jaką tam rękę, Bianko? O ręce mówią, a myślą o dupie. Niby nasze dziewictwo jest czczone. Wmawiają w nas, że cnota dziewicza to największy skarb. A potem oddają te skarby pierwszemu z brzegu. Te wszystkie